Nawet 5000 zł mandatu można od soboty dostać za przekroczenie prędkości. W życie weszła tak zwana recydywa drogowa. Jeśli kierowca w ciągu 2 lat od opłacenia otrzymanego mandatu otrzyma kolejny za to samo wykroczenie, zapłaci 2-krotnie więcej. I prawdopodobnie straci też prawo jazdy, bo wraz z nowymi przepisami wzrosła liczba punktów karnych za poszczególne wykroczenia. Jeśli ktoś nie potrafi jeździć albo nie chce jeździć według przepisów, no to niestety musi się z tym liczyć, że troszeczkę więcej zapłaci. Według mnie jest to dobre posunięcie, no tak jakby musimy jeździć bezpiecznie i dbać o to, żeby było bezpiecznie na drogach właśnie i to może powstrzyma tych ludzi, którzy jeżdżą no niezgodnie z prawem, żeby właśnie się tego stosować. Być może bardzo dobrze, ale za wysokie to wszystko. Za duża zwyżka, no nie 15 punktów od razu, bez możliwości. No różnie w życiu bywa, mamy różne drogi, przede wszystkim o to chodzi. I niedostosowane jest, te prędkości nie są dostosowane do tego, co jest na drodze. Wśród podlegających recydywie wykroczeń są m.in. przekroczenie prędkości o ponad 31 km na godzinę, nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu czy niewłaściwe wyprzedzanie. Wysokie mandaty mają odstraszyć piratów drogowych, ale policja zwraca też uwagę na pieszych i prowadzi kolejne akcje profilaktyczne. Dziś funkcjonariusze rozmawiali z seniorami w katowickich Bogucicach. Ostatnio widziałam młodą dziewczynę, która na rowerze bez oglądania się weszła na pasy. No jakby jechało auto, nie wiem, kto byłby winny. Nie obejrzała się w lewo, w prawo, tylko prosto pruła na pasy. Było to niebezpieczne. A wyprzedzanie to już jest karygodne. Bo ja się tak spotkałam, to już nie są kierowcy. No. To są tacy właśnie, jak teraz 24 lata jedzie, wsiada do samochodu, albo matka z dziećmi jedzie pijana. To są już mordercy. Zmiany dotyczą także łamania przepisów przy przejeżdżaniu przez tory. Jeśli osoba przejeżdża przez przejazd kolejowy, a rogatki jeszcze nie są do końca podniesione i sygnalizator już przestał świecić lub opuszczanie rogatek zostało rozpoczęte i taka osoba przejeżdża przez taki przejazd, to w tym momencie naraża się na mandat w kwocie aż 2000 zł. A w tym momencie, jeśli popełni to drugi raz, to już jest kwota aż 4000 zł i dodatkowe punkty, które są również wyszczególnione w taryfikatorze i w tym momencie również taka osoba traci uprawnienia do kierowania. Jednym z pierwszych ukaranych w województwie śląskim według nowego taryfikatora jest 26-letni kierowca, który w Żorach przekroczył w poniedziałek prędkość o 65 km na godzinę. Dostał mandat w wysokości 2000 zł i 14 punktów karnych. Gdyby został złapany przez policję na przykład w piątek, miałby 4 punkty mniej.